Tych 8 kobiet z pozoru różniło wiele. Kolor włosów, wzrost, budowa ciała, stan uzębienia czy miejsce pochodzenia. Ale połączyło je jedno. Wszystkie zginęły w tajemniczych okolicznościach. Do najwcześniejszego zdarzenia doszło w połowie lat 70. Najświeższe miało miejsce kilka lat temu. Wszystkie kobiety swoje życie zakończyły w jednym z trzech krajów zachodniej Europy. W Holandii, Belgii lub Niemczech. Ich ciało zostały odnalezione w zupełnie różnych miejscach. W wodzie, na leśnym parkingu, w pobliżu ruchliwej autostrady lub gdzieś pomiędzy blokami mieszkalnymi. Pomimo wieloletnich śledztw, do dziś nie udało się policji rozwiązać tych spraw. Ale zagadek jest znacznie więcej. Nieznana jest tożsamość ofiar. Nie wiadomo, kim byli sprawcy. Motyw też jest nieznany. Jednak dzięki najnowszej technice i postępowi w nauce, ekspertom udało się odkryć kilka szczegółów, które mogą przyczynić się do ostatecznego wyjaśnienia tych tajemnic. W przypadku tych 8 niezidentyfikowanych kobiet, jeden z tropów może prowadzić do Polski. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy. Zamiast o jednej konkretnej sprawie, opowiem o 8. Zabraknie w nim szczegółowego przedstawienia sylwetek ofiar. Nie dowiecie się, co robiły w ostatnich dniach przed swoją śmiercią. Nie usłyszycie o tym, dlaczego padły ofiarą zabójcy. Nie poznacie nazwisk sprawców. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo nic na ten temat nie wiadomo. Czy kiedykolwiek uda się te sprawy rozwiązać, to jak zwykle zależy od wielu czynników. Między innymi od waszej pomocy. Jakiś czas temu skontaktował się ze mną holenderski policjant. Prosił polskie media o pomoc. Jako doświadczony funkcjonariusz do spraw komunikacji dochodzeniowej, od wielu lat jest odpowiedzialny za przekazywanie społeczeństwu, oczywiście za pośrednictwem mediów, niektórych ważnych szczegółów policyjnych śledztw. Ma to na celu dotarcie do potencjalnych świadków, których zeznania mogą przyczynić się do rozwiązania niewykrytych dotąd zabójstw. Poinformował mnie, że kilka miesięcy wcześniej zorganizował międzynarodową akcję o kryptonimie Zidentyfikuj mnie. Do współpracy poza policją holenderską mocno zaangażowała się także policja belgijska i niemiecka oraz Interpol. Wspomniana kampania dotyczy łącznie 22 kobiet, które w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat padły ofiarami niewyjaśnionych do dziś zabójstw na terenie Holandii, Belgii i Niemiec. Nigdy nie udało się zidentyfikować tych kobiet, a dowody sugerują, że mogły pochodzić z innych krajów. Nie wiadomo, kim są, skąd pochodzą i dlaczego znalazły się w tych właśnie krajach. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem w całej Europie. Teraz przyszedł czas również na nasz kraj. I nie bez powodu. Zdaniem tamtejszych śledczych, ze wszystkich 22 ofiar objętych kampanią Zidentyfikuj mnie, 8 mogło pochodzić właśnie z Polski lub mieszkać u nas w jakimś okresie życia. Skąd takie przypuszczenia? Tutaj z pomocą śledczym przyszli naukowcy, zajmujący się tak zwanymi badaniami izotopowymi. A te, jak tłumaczą nam eksperci, pozwalają ustalić nie tylko gdzie dana osoba żyła w różnych okresach swojego życia, na przykład gdzie się wychowała i w jakim wieku przeniosła się do zupełnie innego miejsca, ale nawet z dużym prawdopodobieństwem wskazać, gdzie piła wodę w ostatnich latach. A jeśli naukowcom odrobinę się poszczęści, to są w stanie zawęzić ten okres do ostatnich miesięcy. I to właśnie wyniki tych badań izotopowych, przeprowadzonych w przypadku wszystkich 22 ofiar zabójstw wspomnianej przeze mnie wcześniej kampanii, skłoniły policyjnych detektywów do skierowania swojej uwagi na Polskę. Teraz śledczy próbują dotrzeć właśnie do mieszkańców naszego kraju, z nadzieją, że uda im się odnaleźć kogoś, kto może znać jakiekolwiek szczegóły dotyczące tożsamości 8 niezidentyfikowanych ofiar. Myślimy, że jest bardzo realna szansa, że część z badanych przez nas spraw powiązana jest z Polską lub innymi krajami regionu. Niektóre mają bardzo wyraźny związek z tym krajem, dlatego chcemy dotrzeć także do Polaków. Może ktoś z nich tęskni lub martwi się, bo nie wie, co się stało z jego siostrą, matką, córką albo przyjaciółką. A zatem przyjrzyjmy się wspólnie tym 8 sprawom. Poznajmy rysopisy ofiar, ich znaki szczególne oraz przedmioty znalezione przy nich na miejscu zbrodni. Być może którąś z tych kobiet kiedyś spotkaliście. Być może gdzieś ją widzieliście. Być może poznacie jej charakterystyczny zegarek lub oryginalne kolczyki.
a może, bo tego też nie można wykluczyć, wciąż na te osoby czekacie. Dziewczyna na parkingu. Niedziela 24 października 1976 roku, Holandia. Nieistniejący już dziś leśny parking przy autostradzie A12 w pobliżu niewielkiego miasta Marsbergen pomiędzy Utrechtem a Arnhem. W godzinach porannych jeden ze spacerujących w tym zalesionym miejscu lokalnych mieszkańców dokonał makabrycznego odkrycia. Trafił na zakopane w ziemi przykryte gałęziami ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Przybyła na miejsce policja, zabezpieczyła teren, a szczątki zabrano do badań. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że była to młoda kobieta o drobnej budowie ciała. Nie starsza niż 20 lat, ale równie dobrze mogła być zaledwie 13-latką. Tylko jedno było pewne. Latem lub późną jesienią tamtego roku stała się ofiarą brutalnego zabójstwa. W tamtym czasie śledczy powiązali ten przypadek z zaginięciem innej kobiety z tego samego regionu Holandii. Dopiero 30 lat później okazało się, że był to mylny trop. W 2006 roku ponownie przyjrzano się tej sprawie. Tym razem zlecając ekspertom kryminalistycznym znacznie bardziej szczegółowe badania. Wyniki badań izotopowych wykazały, że z dużym prawdopodobieństwem ta młoda kobieta urodziła się pod koniec lat 50. lub na początku 60. ubiegłego wieku. Dorastała w Dolinie Renu, na południe od kolonii Bonn. Jednocześnie pojawiły się wiarygodne przesłanki, że swoją młodość mogła spędzić gdzieś na pograniczu niemiecko-czeskim. Chodzi tutaj o obszar pomiędzy Dreznem a Pragą. Później opuściła to miejsce, przenosząc się na wschód. Co ważne, w połowie lat 70., czyli w ostatnim okresie swojego życia, w ciągu 2 lat, przenosiła się etapami z Europy Środkowej ponownie na zachód. Jej droga wiodła z Polski lub Ukrainy do Niemiec lub Holandii. W czasie tego ostatniego przenoszenia się wystąpił u niej ponadroczny okres wyraźnego niedożywienia. Należy tutaj mówić raczej o ostatnich 14 miesiącach jej życia. Możemy się zastanawiać, co to może oznaczać. Na pewno wiele, ale biorąc pod uwagę inne podobne przypadki rozwiązanych już spraw, nie można wykluczyć, że ten niedobór pokarmów mógł wiązać się albo z jej bezdomnością, z wyboru lub z przymusu, albo co gorsza, z pozbawieniem jej wolności oraz późniejszym przetrzymywaniem przez domniemanego porywacza, ewentualnie przez handlarzy żywym towarem, w nieokreślonym bliżej miejscu i mocno ograniczonym dostępem do żywności. Holenderscy śledczy z wiadomych powodów nadali jej przydomek dziewczyna z parkingu. Opublikowali także w tamtejszych mediach rekonstrukcję twarzy kobiety, podając jednocześnie wszystkie dane, jakie tylko udało im się z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem ustalić. Założono, że urodziła się między rokiem 56 a 63. W chwili śmierci miała więc od 13 do 20 lat. Wzrost oszacowano od 150 do 165 cm. Jasna karnacja skóry, włosy koloru kasztanowego. Nie znaleziono przy niej żadnej odzieży, ani nawet skrawków materiałów. Co każe przypuszczać, że sprawca zabójstwa rozebrał swoją ofiarę przed ukryciem jej ciała. Stopień rozkładu zwłok nie pozwolił śledczym na ustalenie ani koloru oczu, ani znaków szczególnych, takich jak znamiona, blizny czy tatuaże. Kobieta na granicy. Pozostajemy w Holandii, ale przenosimy się teraz z leśnego parkingu na granicę holendersko-belgijską, a konkretnie do nadmorskiego rezerwatu przyrody o nazwie Het Zwin. To właśnie tam. Późnym wieczorem 6 lipca 1994 roku pewien turysta wracał do swojego samochodu z pieszej wędrówki po holenderskiej stronie rezerwatu. Dochodząc do parkingu przy centrum dla zwiedzających, natknął się na niekompletne ludzkie szczątki. Leżały w trawie, przy zaroślach, blisko rowu z wodą. Przerażony wezwał policję. Przeczesywanie całej okolicy trwało przez całą noc. Dopiero nad ranem w pobliżu strumyka odnaleziono brakujące fragmenty ciała. Zwłoki należały do kobiety, której do tej pory nie udało się zidentyfikować. Wiek ofiary, którą policjanci nazywali kobietą na granicy, oszacowano na 35-47 lat. To oznacza, że musiała się ona urodzić między rokiem 47 a 59. Gdzie?
Tego oczywiście nie wiadomo, ale badania izotopowe pozwoliły zawęzić ten obszar do Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieje więc teoretyczna możliwość, że mogła urodzić się w Polsce lub w kraju któregoś z naszych wschodnich sąsiadów. Nie wcześniej niż 10 lat, ale nie później niż 5 lat przed swoją śmiercią przeniosła się z jednego kraju do drugiego, nie opuszczając jednak tego regionu Europy. Do Holandii, gdzie znaleziono jej szczątki, dotarła dopiero na krótko przed zabójstwem. Co jeszcze o niej wiemy? Jej wzrost oszacowano na 165-170 cm. Skóra była prawdopodobnie jasna, mogąca jednak wpadać w lekki odcień jasno-oliwkowy. Oczy prawdopodobnie brązowe, włosy także, ale tuż przed śmiercią prawdopodobnie zaczęły już dość wyraźnie siwieć. Podobnie jak w przypadku poprzedniej ofiary, nie udało się ustalić, czy miała jakieś blizny, znamiona czy tatuaże. Nie znaleziono także jej ubrania ani biżuterii. W opisie jej wyglądu często pada zwrot prawdopodobnie. Ale nie może być inaczej, gdyż rysopis ofiary opiera się w większości na domysłach wysnutych na podstawie wyników badań, ale są także pewne informacje, a dotyczą one jej stanu zdrowia. Gdy żyła, cierpiała na tak zwany utajony rozszczep kręgosłupa. Jest to wrodzona wada rozwojowa kręgosłupa, która polega na braku zespolenia tylnych elementów łuku kręgowego. W przeciwieństwie do rozszczepu kręgosłupa nie ma następstw neurologicznych i zwykle przebiega bezobjawowo. Może jednak wyglądać jak zagłębienie lub przebarwienie skóry. Charakterystyczne było także jej uzębienie. Brakowało jej jednego z prawych górnych zębów. Taki ubytek na pewno był widoczny, gdy się uśmiechała. Ogólnie jej zęby były bardzo zaniedbane, a mimo to nosiły ślady profesjonalnej i częstej opieki dentystycznej. Przerwano ją nagle, na mniej więcej 5 lat przed śmiercią. Czy mogło to nastąpić po przeprowadzce do innego kraju, w którym koszty opieki dentystycznej były dla niej za wysokie? Kobieta w walizce. Nie opuszczamy jeszcze Holandii. Przenosimy się za to w okolice Rotterdamu, do dzielnicy mieszkalnej w mieście Schiedam. To właśnie tam, 12 października 2005 roku, do miejskich służb porządkowych zadzwonił jeden z mieszkańców. Poinformował, że w sadzawce przy bloku, w którym mieszkał, już od kilku dni znajduje się duża czerwona walizka. Ewidentnie przez kogoś wyrzucona. Wkrótce we wskazane miejsce przyjechała grupa sprzątająca. Wydobyto z wody walizkę i ułożono ją na pobliskim trawniku. Była to dość nowa walizka marki Line. Jeden z pracowników przedsiębiorstwa postanowił ją otworzyć, aby dowiedzieć się, co jest w środku. Decyzji tej bardzo szybko pożałował. Wewnątrz znajdowały się ubrane kobiece zwłoki, zawinięte w czerwono-różowo-niebieskawą pościel z motywem kwiatowym. W środku była także biała pościel w czerwone kwiaty oraz pomarańczowo-białe prześcieradło. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Śledczy po przejrzeniu się ciału nie mieli żadnych wątpliwości, że młoda kobieta padła ofiarą zabójstwa. Jej wiek oszacowano na 16-22 lata. Oznaczało to, że musiała się ona urodzić między rokiem 83 a 89. Ofiara ubrana była w wyraźnie za duże na nią niebieskie spodnie dresowe marki Gateway o rozmiarze XL z czarnym paskiem na biodrach, czarnymi obwódkami kieszeni oraz pasami w tym samym kolorze po zewnętrznych stronach nogawek. Oprócz nich kobieta miała na sobie także czerwoną koszulkę marki Lai Si Hao w rozmiarze SM z nadrukowanymi na niej jasnymi napisami. Były to m.in. wyrazy Victory i Power Cycle. Na jej stopach wciąż znajdowały się czerwono-żółte skarpetki z nadrukiem kaczuszek. Pod ubraniem ofiara nosiła błękitno-czarny komplet bielizny z nadrukowanym na staniku i majtkach numerem 69. Śledczym udało się wykonać komputerową rekonstrukcję twarzy tej młodej kobiety o wzroście 164 cm, jasnej karnacji, brązowych oczach i ciemnych włosach, które krótko przed śmiercią przefarbowała na jasny blond. Na jej ciele nie znaleziono żadnych charakterystycznych blizn, znamion i tatuaży. Policyjne śledztwo w oparciu o badania izotopowe wykazało, że swoje dzieciństwo spędziła na terenie północnych i wschodnich Niemiec, skąd ostatecznie wyjechała do Holandii, jednak nie pochodziła stamtąd.
We wczesnym okresie dojrzewania przybyła do Europy Zachodniej, najprawdopodobniej z Polski lub z Rosji, choć nie można wykluczyć, że urodziła się w północnej Skandynawii. Pomimo bardzo młodego wieku, jej zęby były w tragicznym stanie. Tak, jak gdyby nigdy w życiu nie odwiedziła żadnego dentysty. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że do jej zabójstwa doszło około 28 września, a więc 2 tygodnie przed znalezieniem ciała ukrytego w walizce. Kobieta przy autostradzie. Do Holandii jeszcze później na chwilę wrócimy, ale tymczasem zawitamy do Niemiec, a konkretnie do Badeni-Württembergi, około 65 km na północny zachód od Stuttgartu. Tam leży niewielkie miasteczko Sankt Leon Roth. 16 marca 1986 roku, niedaleko jednego z leśnych parkingów, zaledwie 14 metrów od przebiegającej tamtędy autostrady numer 6, grupka spacerowiczów natknęła się na ludzkie szczątki w stanie mocno już zaawansowanego rozkładu. Właściwie był to już sam sztylet, z niewielkimi tylko fragmentami przyklejonej do kości tkanki miękkiej. Miejsce odnalezienia zwłok wyraźnie wskazywało, że do zbrodni doszło w zupełnie innym miejscu, a ciało kobiety zostało przeniesione w okolice leśnego parkingu już po jej śmierci. Szczątki były niemal kompletnie ubrane. Na stopach wciąż tkwiły białe buty sportowe w rozmiarze 36, bez widocznej nazwy czy znaku producenta. Damskie, podobnie jak reszta odzieży, co pozwoliło od razu ustalić policjantom płeć ofiary. Warto zauważyć, że kobieta nie nosiła skarpetek, co zdaniem niemieckiej policji w tamtych czasach nie było zbyt popularnym zwyczajem. Poza tym szczątki ubrane były w jaskrawo-czerwoną bawełnianą koszulkę z krótkim rękawem oraz sztruksowe spodnie koloru bordowego, bez kieszeni, zapinane na lewy guzik z ozdobnymi zamkami. Pod wierzchnią warstwą ubrania znajdował się stanik bez fiszbin w kolorze cielistym oraz elastyczne majtki w tym samym odcieniu. Biorąc pod uwagę stopień rozkładu ciała, a także rodzaju odzieży, którą nosi się zazwyczaj w miesiącach cieplejszych, przyjęliśmy, że do jej śmierci musiało dojść latem lub wczesną jesienią 1985 roku, a więc nie wcześniej niż 10 miesięcy i nie później niż pół roku przed odnalezieniem zwłok. Na kość jednego z palców wciąż włożony był charakterystyczny pierścionek. Miał średnicę nieprzekraczającą 18 mm. Wykonany został ze splecionych ze sobą 3 drutów – złotego, srebrnego i miedzianego. Oprócz tej biżuterii, kobieta w chwili śmierci miała na lewej kostce zawiązany skórzany rzemyk grubości 1,5 mm z nawleczonymi na niego kilkoma małymi guzikami. Na podstawie zachowanej czaszki policyjnym ekspertom udało się zrekonstruować twarz kobiety w wieku od 27 do 33 lat, czyli urodzoną pomiędzy rokiem 52 a 58. Jej wzrost oszacowano na 155-165 cm. Włosy miała prawdopodobnie jasne, długości około 8 cm. Odcień skóry określano jako blady. Kolor oczu pozostał nieznany. Podobnie jak posiadane przez nią blizny, znamiona czy tatuaże. Pewne jest tylko to, że pomimo dość młodego wieku nosiła częściową protezę zarówno szczęki, jak i żuchwy. A co powiedziały niemieckim śledczym przeprowadzone kilka lat temu badania izotopowe jej szczątków? Kobieta najwyraźniej wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Swoje dzieciństwo spędziła prawdopodobnie w strefie klimatu umiarkowanego, na terenie byłego Związku Radzieckiego lub we wschodniej Polsce. Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy 4 a 8 rokiem życia przeniosła się w górzyste rejony, Rumunii lub Czech. Nie można jednak wykluczyć, że przebywała w obu tych krajach. Przez ostatnie 10 miesięcy swojego życia mieszkała w krajach Europy Zachodniej, m.in. Wielkiej Brytanii oraz w krajach Beneluxu. Ciało w dywanie. Gdy znaleziono jej ciało, była już dorosłą kobietą, której wiek mieścił się w przedziale od 22 do 35 lat. A mimo to miała na sobie dziecięce bawełniane majteczki, przeznaczone dla dziewczynek nie starszych niż 10-12 lat. Poza tym nie znaleziono przy niej żadnej innej części garderoby. To od razu wydało się śledczym bardzo dziwne, ale pomimo upływu już ponad 20 lat, nigdy nie wyjaśniono tej zagadki. Jej ciało odnaleziono 30 lipca 2002 roku na przystani jachtowej w porcie nad rzeką Weserą w niemieckiej Bremie.
Zwłoki owinięte były w prześcieradło, włożone do plastikowego worka i włożone do materiałowego pokrowca, białego, z poprzecznymi niebiesko-czerwono-zielonymi paskami. Ten makabryczny pakunek sprawca zabójstwa zawinął w kolorowy dywan, a następnie związał niebieskim drutem oraz lnianym sznurem. Całość wyrzucił do wody, gdzie pakunek pozostawał zdaniem śledczych przez 4 tygodnie. Zauważył go dopiero 30 lipca 2002 roku kapitan jednej z łodzi rekreacyjnej, o czym niezwłocznie powiadomił miejscową policję. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara została brutalnie pozbawiona życia w okolicach 30 czerwca, a więc miesiąc wcześniej. Dodatkowo okazało się, że była matką. Swoje dziecko, zdaniem śledczych, tylko jedno, urodziła w latach 1985-1999, a więc w chwili jej śmierci, jeśli przeżyło poród, bo tego z oczywistych względów lekarz nie mógł wiedzieć, mogło mieć od 3 do nawet 17 lat. Oznacza to, że dzisiaj jest już dorosłym człowiekiem w wieku od 24 do 38 lat. Kobieta o wzroście 167 cm i wadze około 50-55 kg była drobnej budowy ciała. Jej włosy były ogólnie bardzo dobrze zadbane, falowane w kolorze ciemnego blond, przefarbowane niedługo przed śmiercią na odcień złotego blond oraz poddane trwałej ondulacji. Ich średnia długość wynosiła 43 cm. Informacje o jej fryzurze zawarto w sporządzonej przez policyjnych ekspertów rekonstrukcji twarzy ofiary zabójstwa. Kobieta miała grube, zaokrąglone i pełne brwi. Owłosienie jej miejsc intymnych oraz pach było świeżo wygolone. Oznacza to, że na kilka godzin przed śmiercią miała dostęp do łazienki. Poza tym miała bardzo starannie wypielęgnowane paznokcie dłoni i stóp, na które nałożyła fioletowy lakier. Pod nim znajdował się lakier bazowy w kolorze złotym. Biorąc pod uwagę również jej świeżo farbowane włosy, można sądzić, że przygotowywała się do jakiegoś spotkania towarzyskiego, być może nawet randki, z której już niestety nie wróciła do domu. Choć pozbawiona była ubrań, poza wspomnianymi wcześniej przeze mnie dziecięcymi majteczkami, znaleziono ją w pełnej biżuterii, na prawym uchu kolczyk z czerwonym krzemieniem. Wyprodukowany prawdopodobnie w mieście Charków na Ukrainie. W toku śledztwa udało się ustalić, że został wykonany około roku 56. Mógł zostać kupiony w innym kraju Europy Wschodniej. Jako że datę urodzenia ofiary oszacowano na lata 67-80, nie można zatem wykluczyć, że ten charakterystyczny kolczyk stanowił dla niej jakąś pamiątkę rodzinną. Może po matce lub babce, kto wie. Na lewym uchu nosiła złoty kolczyk z ciemnym krzemieniem. Miała też rzucającą się w oczy charakterystyczną spinkę do włosów w kształcie zielonego plastikowego motyla z metalowym zapięciem. Wykonana ona została prawdopodobnie w Rosji. Kobieta najwyraźniej dbała nie tylko o swój wygląd, ale także o stan swojego uzębienia. Miała wyleczone zęby, jednak w dwóch z nich znajdowało się wypełnienie tymczasowe, wykonane nie wcześniej niż kilka tygodni, może miesiąc przed jej śmiercią. Użyty do tej pracy materiał stosowany był powszechnie na terenie Niemiec. Bezpośrednia przyczyna jej śmierci nigdy nie została ustalona. Wiadomo jedynie, że doznała obrażeń gardła, które nie były śmiertelne. Kobieta w męskim stroju. To ostatnia sprawa z Niemiec, którą chcę wam dzisiaj przedstawić. 8 listopada 1988 roku na terenie berlińskiego lasu miejskiego w Spandau grupa 7 pracowników leśnych podczas sadzenia drzew znalazła ciało kobiety. Zwłoki znajdowały się w rozkopanym płytkim grobie o głębokości 40 cm. Przybyli na miejsce policjanci doszli do przekonania, że zwłoki pierwotnie zostały zakopane, jednak po jakimś czasie odkryły je dzikie zwierzęta. Kobieta w wieku od 20 do 30 lat została brutalnie zamordowana. Początkowo mieliśmy nadzieję, że dzięki jej charakterystycznej biżuterii oraz niecodziennemu ubiorowi bardzo szybko uda nam się ją zidentyfikować. Tak się niestety nie stało, a sprawa utknęła w martwym punkcie. Co było takiego niecodziennego w jej ubiorze? Ano to, że było całkowicie męskie. Zarówno szara bawełniana koszulka, jak i niebieskie dżinsowe spodnie oraz beżowo-brązowy lniany płaszcz ze stójką zapinany na rzepy.
Miała na sobie również męskie skarpetki tenisowe oraz młodzieżowe buty męskie w rozmiarze 35 lub 36. Jedyną damską częścią jej garderoby były bawełniane, jasno-czerwone majtki. Na szyi miała skórzany naszyjnik z zapięciem przypominającym obroże. W prawym uchu dwa rzucające się w oczy kolczyki. Jeden z nich był w kształcie liścia z błyszczącą, fioletowo-turkusową, metalową powłoką, prawdopodobnie wykonaną z tytanu. Miał 3,5 cm długości i 1 cm szerokości. Drugi przypominał prostokątną siatkę z niebieskiego metalu. Prawdopodobnie był to tytan. Na swoim prawym nadgarstku ofiara miała także dwie frotowe opaski. Jedną czerwoną, drugą czarną. Najbardziej obiecującym tropem dla śledczych był na początku zegarek ofiary. Srebrny, kwarcowy zegarek elektroniczny na rękę marki Utah. Sam w sobie nie był jakiś niezwykły, był dość popularny w tamtych czasach, także w Polsce. Jednak potencjalna wskazówka znajdowała się na deklu zamykającym kopertę zegarka. Obok wygrawerowanej nazwy producenta ktoś wyrył ręcznie 5 cyfr 22982. Policjanci założyli, że cyfry te najprawdopodobniej oznaczały datę 22 września 1982 roku. Ale co ona oznaczała? Czy był to jakiś ważny dzień dla ofiary? Rocznica ślubu? Data urodzin dziecka lub męża? A może oznaczało coś zupełnie innego? Pojawiło się także pytanie, kto wyrył te cyfry? Pojawiła się wtedy teoria prowadząca bezpośrednio do Polski. W czasach PRL-u wielu polskich zegarmistrzów miało w zwyczaju zaznaczać w podobny sposób datę naprawy zegarka lub na przykład dzień wymiany jego baterii. Czy tak właśnie było w przypadku kobiety, której zwłoki odnaleziono w roku 1988 w lesie koło Berlina? Tamtejsi śledczy nadal mają nadzieję, że tak i że któryś emerytowany już dziś polski zegarmistrz przypomni sobie ten zegarek i datę, którą ręcznie na nim wyrył. Eksperci zrekonstruowali twarz kobiety, aby zaprezentować jej wygląd. Miała blond włosy, dość krótkie, nie przekraczające 7 cm długości. Jej twarz była wąska i pociągła. Usta wyraźnie wystające, nos lekko zgięty w lewo. Zdaniem śledczych istnieją mocne przesłanki ku twierdzeniu, że lewa strona jej twarzy mogła być częściowo sparaliżowana. Nie jest to jednak informacja pewna. Przy jej zwłokach znaleziono także worek jutowy oraz dwie liny wykonane z materiału bardzo dobrej jakości, powszechnie stosowane w sportach wodnych. Policja zaprezentowała mediom dodatkowo repliki tych lin z widocznymi na nich zawiązanymi pętlami. Być może ktoś je rozpozna. Kobieta ze sztucznymi paznokciami. A teraz zatrzymajmy się na krótką chwilę w Belgii, tuż przy granicy z Holandią. 31 maja 2009 roku w kanale Alberta, tuż przy moście we wsi Lenai, znaleziono ciało młodej kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że została ona zamordowana, a jej martwe ciało przebywało w wodzie nie dłużej niż 5 tygodni. Sprawca przed wyrzuceniem zwłok swojej ofiary do wody obciążył je dwoma żelaznymi, 5-kilogramowymi ciężarkami do ćwiczeń marki Alex. Policjanci po wyciągnięciu ciała od razu zwrócili uwagę na jej charakterystyczne sztuczne paznokcie, ozdobione kolorowym, kwiatowym wzorem. Liczono, że szybko uda się odnaleźć osoby, które znały ofiarę lub widziały u niej tak ozdobione paznokcie. Niestety, nadzieja śledczych okazała się płonna. Nie zgłosił się żaden świadek, nikt jej nie szukał, nikt o nią nie pytał. Tożsamość kobiety pozostała nieznana. Aby wyjaśnić te zbrodnie, policyjni eksperci zrekonstruowali wygląd ofiary. Sporządzili nie tylko szkic rysów jej twarzy, ale także trójwymiarowy model głowy. Przy okazji przekazano opinii publicznej wszystkie szczegóły, które udało się ustalić podczas śledztwa. Nie było tego zbyt wiele, ale liczono, że mimo wszystko belgijskiej policji uda się ustalić przynajmniej nazwisko ofiary. Musiała się urodzić między rokiem 1985 a 1995. Miała 162 cm wzrostu, jasną karnację i jasne oczy. Włosy blond lub jasny brąz średniej długości. Była atletycznie zbudowana, z zadbanym uzębieniem. Nie znaleziono przy niej ani ubrań, ani biżuterii, którą prawdopodobnie nosiła, o czym mogły świadczyć jej przekłute uszy. Wyłowione ciało było w dobrym stanie.
Dlatego bez problemów udało się odnaleźć na nim dwie blizny chirurgiczne. Jedna o długości 10 cm umiejscowiona była na jej prawym nadgarstku, druga w okolicy podbrzusza. Zdaniem lekarza świadczyła ona ewidentnie o przebytej operacji. W zasadzie to wszystko, co dziś można powiedzieć o jej wyglądzie. Badania izotopowe wykazały, że co najmniej od kilku lat kobieta mieszkała w regionie Beneluxu, ale swoje wczesne dzieciństwo spędziła w Europie Wschodniej. Jako jeden z możliwych krajów wytypowano także Polskę. Kobieta z bransoletką. Tak jak to wcześniej zapowiedziałem, na koniec wracamy jeszcze do Holandii i cofamy się w czasie do dnia 13 stycznia 1995 roku. To właśnie tego dnia wypadał piątek 13, który dla pewnego mieszkańca osiedla apartamentowców w mieście Amstelveen okazał się być nie tyle pechowy, co bardzo traumatyczny. Idąc rano do pracy, zauważył pływający w rowie wypełnionym wodą niebieski pakunek. Gdy podszedł bliżej, zauważył, że wokół dużego foliowego worka na śmieci krążyła ogromna chmara obrzydliwie tłustych much. Od razu domyślił się, co to oznaczało. Podejrzewał, że w worku mogą znajdować się zwłoki dużego psa. Natychmiast wezwał policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, od razu zajrzeli do środka. Okazało się, że mężczyzna miał rację, ale tylko częściowo. Wewnątrz rzeczywiście były zwłoki, ale nie zwierzęcia, tylko młodej, zupełnie nagiej kobiety, owinięte w prześcieradło, a przy tym mocno niekompletne. Brakowało głowy, obu podudzi i jednego ramienia. Tych części ciała nigdy nie odnaleziono. Wszczęte śledztwo w sprawie jej zabójstwa i poćwiartowania nie przyniosło żadnych rezultatów. Nie tylko nie wykryto sprawcy, ale nie udało się ustalić nawet tożsamości zmarłej. Na podstawie wielu badań możliwe stało się podanie jej przybliżonego opisu. Jej wiek oszacowano na 20 do 35 lat. Wzrost na 163 do 171 cm. Stan zwłok pozwolił uznać, że do zabójstwa doszło prawdopodobnie dzień wcześniej. Szczątki ofiary znalazły się w rowie prawdopodobnie w nocy, ponieważ poprzedniego dnia żaden z tamtejszych mieszkańców nie zauważył pływającego w tym miejscu pakunku. Ofiara miała bardzo krótkie, mocno obgryzione paznokcie. Na jej prawej dłoni dostrzeżono silne plamy nikotynowe, świadczące o tym, że była ona nałogową palaczką. Poza tym miała włosy koloru ciemnego brązu oraz jasną karnację. Sekcja zwłok wykazała dwie zauważalne blizny na prawej ręce. Jedną na łokciu i drugą na ramieniu. Ta ostatnia była pamiątką po szczepieniu przeciwko ospie. I właśnie ta blizna skierowała uwagę śledczych na Polskę. Choć nie jest do końca jasne, dlaczego akurat na nasz kraj, bo podobne szczepienia były obowiązkowe w wielu europejskich krajach. Co jeszcze można powiedzieć o jej wyglądzie? Na pewno uwagę musiały zwracać jej charakterystyczne pieprzyki. Kilka z nich umiejscowionych było m.in. na plecach. Jeden po lewej stronie prawego sutka, dwa na jej lewej piersi, jeden bezpośrednio pod nią oraz jeden tuż nad prawym pośladkiem. Policja nie zdecydowała się na opublikowanie zdjęć, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej tożsamości. Ta niezidentyfikowana do dzisiaj ofiara zabójstwa została przez śledczych nazwana kobietą z bransoletką. Jak nie trudno się domyślić, z powodu posiadanej przez nią na nadgarstku bransoletki, której zdjęcia przekazano opinii publicznej. Osiem nierozwiązanych spraw zabójstw. Osiem ofiar, których tożsamości do dzisiaj nie udało się ustalić. Te wszystkie z pozoru bardzo się różniące sprawy łączy jeden wspólny element. Jest nim mniej lub bardziej prawdopodobny trop prowadzący do Polski. Czy któraś z tych kobiet była Polką, a może tylko przez jakiś czas mieszkała w naszym kraju? Na te pytanie europejska policja wciąż poszukuje odpowiedzi. Tuż po opublikowaniu kampanii Zidentyfikuj mnie na internetowej stronie Interpolu do niemieckiej, holenderskiej i belgijskiej policji zaczęły napływać najróżniejsze informacje. W ciągu pierwszego tygodnia pojawiło się ponad 200 zgłoszeń. Były to także wskazówki co do tożsamości ofiary. Pojawiły się pierwsze imiona. Na razie 8 przypadków wciąż pozostaje nierozwiązanych. Jest już co prawda kilka obiecujących nowych tropów, ale o ich szczegółach, oczywiście dla dobra śledztwa, nikt jeszcze głośno nie mówi. Najpierw trzeba je potwierdzić lub stanowczo odrzucić. Dlatego tym razem europejscy śledczy postanowili zwrócić się o pomoc do obywateli Polski.
Kto wie, może wśród słuchaczy kryminatorium znajdzie się osoba, której przedstawione w tym odcinku opisy lub zdjęcia wydadzą się w jakiś sposób znajome. Może wasza dawna znajoma, koleżanka lub przyjaciółka zaginęła wiele lat temu w tajemniczych okolicznościach, gdzieś w Europie Zachodniej. A może była to kobieta z waszej rodziny? Rozpoznajecie którąś twarz na zaprezentowanych rekonstrukcjach? Widzieliście u kogoś podobną biżuterię lub część garderoby? A może nawet jesteście w 100% pewni, że rozpoznaliście którąś z tych kobiet? Jeśli tak, to wypełnijcie proszę odpowiedni formularz dostępny na stronie Interpolu. Jeśli przekazane przez was wskazówki okażą się obiecujące, śledczy z danego kraju skontaktują się z wami bezpośrednio. A jeśli pojawi się jakiekolwiek prawdopodobieństwo pokrewieństwa z ofiarą, Interpol zleci przeprowadzenie odpowiednich badań DNA. Trzeba pamiętać, że aby sprawcy tych bestialskich zbrodni ponieśli w końcu zasłużoną karę, najpierw konieczne jest ustalenie tożsamości ich ofiar. Zbrodniarze zasłużyli na sprawiedliwość, ale jeszcze bardziej na sprawiedliwość zasługują te wszystkie zamordowane kobiety. Bo skądkolwiek pochodziły, dopiero wtedy będą mogły tak naprawdę wrócić do domu. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Informacje oraz fotografie udostępnione przez Interpol w ramach akcji Zidentyfikuj mnie. Artykuł Jowity Kiwnik Pargany. 22 zamordowane kobiety. Tropy prowadzą do Polski. Opublikowany 21 czerwca 2023 roku na stronie Deutsche Welle.